Tak. Mamy tutaj opętaną, nawiedzoną drezynę, która sama się porusza. Jestem cały mokry i nie wiem, jak się nazywam, ale zobaczmy, jak inni się bawią. Jak się bawisz? Chciałam ci bardzo serdecznie podziękować za te atrakcje, które dzisiaj mi zafundowałeś. Moje czerwone ręce to potwierdzają oraz to, że jestem totalnie mokra. Ale jest super! Powiedzieć, że ja w tej kamerze raczej nie będę wyglądać korzystnie, to jak nic nie powiedzieć, ale wbrew pozorom bawię się naprawdę nieźle. No i... jeżdżenie drezyną w trakcie deszczu będę pamiętać do końca życia. Nie mogę się zdecydować, czy operator wygląda bardziej jak Dementor z Harry'ego Pottera, czy Darth Vader z Gwiezdnych Wojen. Międzynarodowy dworzec kolejowy, regulice główne centralne. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, leje deszcz, polecam, Wit Kasperek. A kolejne miejsce, które odwiedziliśmy, jak widać, jest niewidoczne. Czy to jest duży problem? Ja też bym sobie gdzieś poleciał jak ten dron, najlepiej do ciepłych krajów. Moje ulubione miejsce, wielki zakręt, zegar i napis, jedna z tych godzin będzie twą ostatnią. I na koniec, w bardzo przyjemnej i cieplutkiej karczmie wylądowaliśmy. Ludzie, tu jest dach, tutaj nie pada. Wnętrze naprawdę robi wrażenie. Porcja jest bardzo duża, same pierogi są duże. Ciekawi mnie, kto to wszystko zje. Pewnie to będę ja. Jak mawiał mój nauczyciel z polskiego, bardzo dobrze, 3, proszę siadać. Nie no, macie 5. Na koniec szybki przytulas z misiem i czas zmykać do domu.